Cześć widzowie, spłynęła na mnie łaska Swarożyca Irujewita, albowiem dane mi było spotkać osamotnionego gościa z klanu Got. Na członków tego klanu, podobnie też jak i na prosto, uwielbiam polować, ponieważ wiem, że zawsze będzie to solidna i trudna oraz ciekawa walka. Niestety sytuacja początkowa nie przedstawia się zbyt wesoło, ponieważ na pułapie jestem osamotniony. Natomiast Sztrojzel ma do pomocy... Ilu intuch ma? Dwóch, trzech? Trzech, może czterech kolegów. No, raczej trzech, ponieważ ten P40, sądząc po wektorze lotu, bardziej chce zaatakować któregoś z tych gości znajdujących się tu niżej. No ale lećmy. Sytuacja nie jest zbyt dobra, ale nie jest też jeszcze i tragiczna. Poza tym mam samolot na tyle szybki, że przed wszystkim ucieknę poza tym korsarzem 1D, którym on leci, ale to mi pomoże go rozciągnąć w jakieś ustronne miejsce. Niestety sytuacja dalej się komplikuje, ponieważ do mnie zaczyna się zbliżać łak 3 i wskrabał się na tyle wysoko, że być może będę musiał się nim zająć. Cały czas też obserwuję Sztrojzela, co on tam odstawia, i wyczekuję dogodnej okazji do zaatakowania go. Łak 3 na szczęście schodzi niżej, co trochę upraszcza sytuację, ale wciąż no jednak Sokolik na wysokim pułapie razem z Hellcatem się szlajają, czyli byłbym 1 versus 3, ale udało mi się zdobyć przewagę pułapu, którą to zamierzam wykorzystać. Tutaj jeszcze się widzę P40 Pałęta, ale nie jest mną zainteresowany i dobrze. Kontrolne zerknięcie na Sztrojzela, czy mnie nie zajdzie od dołu, i muszę ominąć czołówkę z tym gościem Panther, co też czynię. Po ominięciu czołówki, nurkowaniu, wyrównanie lotu i wykorzystanie nabranej energii do zaatakowania Sokolika. Bardzo dobrze, że mi się to udało, ponieważ Sokolik, gdyby wsiadł mi na ogon, no nie strząsnąłby go. A w momencie, kiedy będę zajęty Sztrojzelem i Panterem, no stanowiłby naprawdę mocne utrapienie. Po pozbyciu się Sokolika odzyskuje w Zoom Klimbie energię, no i kontroluje, co tam Sztrojzel robi, który to, jak widzieliście, próbował mnie znienacka zajść, ale nie miał dość energii na to i uciekł w dół. Natomiast do ponownego ataku szykuje się Panther. Panther widziałem, że nie nurkował, więc stanu energetycznego zbytnio nie zwiększył. Więc po minięciu kolejnej czołówki i po zrobieniu nawrotu powinienem móc go dorwać. A szczerze, mój samolot jest całkiem zwrotny. No i udaje mi się to. Zadaję mu jakiegoś poważnego krytyka. I w tym momencie wszedł mi na ogon Sztrojzel. To, że on tu wszedł, oznacza, że musiał zrobić świecę, a skoro zrobił świecę, to nie ma zbyt dużo energii, no ale ma sporą przewagę pozycji. Muszę mu się porządnie wywinąć, co też mi się udaje. I zaczynamy przepychanie się w opadających nożycach. Sztrojzel, jak to zwykle goście z klanu Godz, kładzie cegłę na ster kierunku, no i mnie tym chinerikom i na pałę robionym próbuje zrobić. Ja jednak umiem tenże manewr kontrować właśnie przy pomocy nożyc. No i jak widzicie, stracił trochę tejże przewagi pozycji, jaką miał na początku, a ja go tam powoluteńku zaczynam dochodzić. Tutaj on chyba
pojął, że nie będzie w stanie mnie jednak wykręcić tym swoim sposobem i postanawia zdobyć jeszcze jednego fraga w meczu, zanim na niego siądę. A tutaj zobaczycie, jak sytuacja przebiegała z punktu widzenia Stroessela. Oto on, wytapetowany jakimiś naklejkami za turnieje, pojedynki jeden na jednego i tym podobne. Spizgał tutaj właśnie nieboraka w bombowcu i robi splitesa, wypatrując okazji do zaatakowania mnie od dołu. Tutaj ja minąłem czołówkę z panterem i mam okazję strzelecką na sokolika. I jestem na tyle rozpędzony, że Stroessel nie jest w stanie mnie trafić. Tutaj zobaczył, że stracił sporo energii i przechodzi w nurek do low yo-yo. Natomiast, a gdzie ten cały panter? O, tutaj. Teraz do kolejnego ataku przemierza się panter, a Stroessel, nurkując, zgromadził dość energii, by spróbować kolejnego podejścia od dołu. Ignorowałem go przez chwilę, podejmując ryzyko, ale no musiałem to zrobić. W innym przypadku musiałbym się kręcić z nimi dwoma naraz. Poza tym, ja dzięki retencji energii miałem dość prędkości, żeby nie dać się skutecznie trafić. Szkoda, że w tym momencie nie wiedziałem, jak niski stan energetyczny ma Stroessel. Po minięciu go wywinąłem się ładnie Hinerikomi i przechodzę w kolejny zwrot opadającymi nożycami, a Stroessel próbuje przy użyciu stereo kierunku raz w lewo, raz w prawo za mną nadążyć. Ale jego zwroty przy pomocy Hinerikomi kontruje swoim Running Scissors i odpowiednio zmieniając wektor lotu przy pomocy beczek, a właściwie obrotu lotkami. Stroessel tutaj dostrzegł, że w ten sposób chyba nie uda się mnie pokonać, no i się poddaje, wystawiając się na strzał. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego mojego filmu. Cześć!